Witam Was serdecznie. Mamy sobotę, 11 września, godzina po 17 jakoś. Sprawdzimy tutaj temperaturę. No teraz obecnie jest 22 stopnie, ale ostatnie dni mamy upalne. Jest po 30 stopni prawie. No i powiem Wam, że wytworzyła się spać. Zrobił się nam tutaj dosyć duży problem, bo tu na tych lipach rano i w ogóle w dzień bardzo chodzą pszczoły. No teraz akurat nie niebo przeszła, burza ciut się schłodziło, a jednak chodzą. Myślałam, że już tam spać troszeczkę spłukało, a zobaczcie jak, nie wiem czy będzie widać. Ha, dalej spać jest. Liście się błyszczą, czyli jednak jej nie spłukało. O, widać akurat nie, jak pszczoły tutaj chodzą, zbierają spać. No i powiem, że jest to takie niepokojące, bo pojawiła się ona bardzo późno. Jest już od jakichś 4-5 dni, a my już zakarmiamy pszczoły. One powinny już się szykować do zimowli, a tu się okazuje, że one idą na zbiór. No i tak, no co to jest spać? No spać jest to sok z roślin, powiedzmy, który wydobywa się z uszkodzonych przez mszyce i miodówki komórek roślin. No i są to też płynne odchody tychże owadów. No i też tak powiem, że spać nie występuje każdego roku. Nie przewidzi się jej zbioru. Pojawia się ona nie wiadomo kiedy. No przeważnie jest sierpień, w sierpniu gdzieś tam ta spać, no a teraz tu się pojawiła już właśnie o tej porze. No jest problem, bo to jest dosyć późno. No jedziemy teraz na pole zakarmiać pszczółki, zobaczymy co tam się dzieje. Nasze pszczoły dostały już, dostają
trzecią dawkę syropu. No syrop jest to nic innego jak cukier ugotowany w wodzie, kilogram cukru na 0,7 litra wody, wystudzony i poddawany. Jeżynki. To jest dostosowane do naszych podkarmiaczek, bo tam chodzi około 3 kg cukru na raz. No i a one, tak jak mówię, zaczęły nam tutaj spać znosić, bo i pojawiła się bardzo późno. One na tą spać chodzą, no i taki troszeczkę malutki problem się wytworzył. Pracują, chodzą. No bo te pszczoły, które mają iść na zimę, one jeszcze pracują, kurczę, i później... Kiedyś miałem przypadek w Bieszczadach, że spać była do końca września. Początkiem października były dopiero karmione pszczoły i niestety najmocniejsze rodziny padły w zimie. Bo się wypracowały jesienią i... No i jest mały problem. No może akurat nie tutaj trzeba się odsunąć, bo trochę tutaj atakują. Coś się wzburzyły. A dzisiaj jest... 10 września, pszczoły latają jak w lecie, kurczę. No pogoda płata figle. Faktem, bo one noszą i pyłek i wszystko, no ale na Włoci nie widać żadnej pszczoły. Wszystko leci, kurczę, gdzie nas padzie na lipę. No tutaj mamy właśnie, o zobaczcie, jest Nawłoć i nie ma. Nie ma praktycznie żadnej pszczoły na Nawłoci. One idą tam na spać, bo tej spadzi jest dużo. Utrzymuje się ona, no żeby teraz przeszła jakaś burza, to by zmyło tą spać. No a tak wybierać już jej nie będzie, bo to już nie ma co. Ona jest, no spać, a też taką ciekawostkę powiem, że na początku XX wieku jakość miodu oceniana była na podstawie barwy. No i za taki bardzo atrakcyjny jakościowo, za najlepszy miód uważano miody jasne, no i czym jaśniejszy, tym był cenniejszy. Tutaj nasza kicia, koteczka przyszła, chodzi z nami wszędzie, jak tylko się gdzieś tutaj pojawimy, to ona przychodzi. No a wracając do miodu, właśnie im jaśniejszy, tym był bardziej cenny, a miody ciemne były, że tak powiem, bezwartościowe, uznawane były za miody najgorszego gatunku, był problem z ich sprzedażą, a jeśli już gdzieś tam udało się je sprzedać, to za grosze. Także te miody były, że tak powiem, mało cenione, w ogóle nie były cenione, zacznijmy od tego. Dopiero jak zaczęto robić badania i te badania wykazały, że miody spadziowe czy te ciemne miody mają bardzo duże właściwości, że są bogate w różne cenne składniki, od wtedy zaczęto, że tak powiem, cenić te miody. No i fakt jest faktem, że są to jedne z najlepszych miodów. No a takim królującym miodem, w moim przekonaniu, no i chyba w ogóle ze względu na swoje walory smakowe i jakościowe, no to jest miód ze spadzi iglastej górskiej, z jodłowej, świerkowej. No u nas tutaj nie występuje w Polsce. Najwięcej spadzi jest z drzew właśnie iglastych. Pszczoły mogą je pozyskiwać przeważnie z jodły, sosny, świerku. No a z liściastych buki, dęby, lipa i klon. No u nas właśnie generalnie jest liściasta, no bo świerków i tych jodeł nie ma, są sporadycznie. Zajrzymy tutaj jeszcze do tych wolno stojących. Jak wracają z pola. No teraz mamy, już jest po 6. Zobaczcie, jak one chodzą. Ciężkie jak kluchy wracają. No spać generalnie jest nazywana rosą miodową. Ale ty, one noszą jeszcze pyłek. No bo jeszcze coś gdzieś pyłkuje, może z Nawłoci noszą, a może gdzieś tam ze słonecznika, bo jeszcze reszta słonecznika pokwita. Widziałam, że właśnie tam jedna wróciła z pyłkiem. Ale idą spolu jeszcze. No idą, no wszystko tutaj, kurczę, jeszcze spać. O, jest
Tam poszła z pyłkiem pszczółka. Ale z takim jasnym, to z czego by to był? Jaśniutki pyłek, to z tego może być, z nawłoci taki. Z nawłoci, no bo tam miała taki ciemno, taki pomarańczowy, no to na pewno słonecznik. A tu wam pokażę. Mamy poskładane skrzynki i parę ramek i zagnieździły nam się w środku osy. Uchyl to delikatnie. Tu zobaczcie, jaki kokon zrobił, jaką banię. Robią one to z fragmentów drewna. Troczą drewno, mieszają ze śliną i budują taki kokon. No są to owady drapieżne, mięsożerne. Widziałam, jak atakują muchy, potrafią atakować pszczoły. No i tak jak powiedzmy wiosną, latem nie są takie agresywne, tak jesienią stają się one dosyć agresywne. Potrafią atakować całym swoim stadem. Wystarczy, że jedna gdzieś tam zaatakuje, wysyła sygnał, od razu cały rój rzuca się do ataku. No i różni się tym od pszczoły, że pszczoła urządli raz, a osa szyje dosłownie jak maszyną, potrafi urządlić kilka razy. No przy czym jej jad bywa bardziej, że tak powiem, toksyczny od pszczelego. No, a dlaczego one są, o tutaj wyżarły sobie dziurki, tędy wchodzą, dostają się. Dlaczego są one takie agresywne właśnie jesienią? Bo zbierają sok z różnego rodzaju owoców i upijają się. One są po prostu napite, no i wściekłe, krótko mówiąc, tak po chłopsku. Także są to takie owady, które jeżeli pojawią się koło domu... Każdy po kielichu jest bardziej odważny. Tak samo i one. No ale powiem, że te tutaj trzeba będzie jakoś zlikwidować, bo żeśmy to... Te się zlikwidują. Tak, no mówi, że same się zlikwidują. No przyjdzie zima, to faktycznie ich tutaj mróz trafi. A zima w tym roku może być dosyć ostra, bo też powiem wam, że na podstawie owadów można zaobserwować, jak ta zima będzie wyglądała. No i pszczoły nie będziemy tutaj teraz zaglądać do ramek z tego względu, że tak jak mówiłam, są one zakarmiane, więc dzisiaj nie będziemy zaglądać, ale dosyć mocno kitują ramki, kitują wszystkie otwory, no a to jest po prostu znak, że jeżeli pszczoła bardzo mocno, intensywnie kituje ul, kituje wszystkie otwory, to świadczy, zapowiada dosyć ostrą zimę. Także obserwując te owady, można też przewidzieć, jaka będzie zima. No, przekonamy się. Już niedaleko, mamy wrzesień, także z obserwacji pszczół, no, wszystko na to wskazuje, że może być już w listopadzie. Obok mamy leszczynę, tutaj obok uli. Parę orzechów wisi, bo inne lata były. W tamtym roku było bardzo dużo orzechów tutaj na tej leszczynie. Trzeba się zwijać, żeby zdążyć przed wiewiórką i dzięciołami. Tutaj to jest, słuchajcie, dosłowny wyścig, kto pierwszy. W zeszłym roku tak się tutaj, no w zeszłym roku to akurat nie udało nam się troszkę tych orzechów zerwać, ale dwa lata temu tak się tutaj mężulek czaił na te orzechy i mówi, a jeszcze troszkę, jeszcze może za mało, jeszcze to. I jakoś tak chyba tydzień żeśmy przespali, nie? Tak. Przychodzimy, a tutaj nie ma nic. Słuchajcie, wewiórka się coraz dopadła. Coraz mniej. Tak, tak przychodzi i mówi, tak, coś tutaj na tej leszczynie, mało tych orzechów, coraz mniej, no a okazało się, że wewióreczki tutaj te orzeszki podkradały i dzięcioły. No i zjadły praktycznie wszystkie. Myśmy nie zdążyli, bo zanim one dojrzały, to już wewiórka opędzlowała je, ale była tak oswojona, że słuchajcie, ja podchodziłam do niej dosłownie na wyciągnięcie ręki. Teraz coś jej nie widać. Albo poszła gdzieś indziej. No albo coś po prostu stało się z nią. Tą zimę dużo wiewiórek zginęło. Orzech spadł. Dzięcioł tam chyba kuje na tym, na kasie. To już pojadły się orzechy. O, trzymajcie się. Kończę już na dzisiaj.
Do następnego.